którym są komunikatywni, roku 1979 jest wejście w sferę naszego językowego obcowania rzeczywistości elektronicznej. To jest absolutna rewolucja. To jest absolutna rewolucja. To jest, mówiąc metaforycznie, przełom kopernikański w sposobach porozumiewania. I ja nie będę rozwijał tutaj oczywistych myśli, ile setek słów weszło do naszej płaszczyzny od komputera przez, proszę Państwa, joystick, skaner, mail, SMS, Google i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie najbardziej jest fascynujące to, że owa rzeczywistość elektroniczna, proszę Państwa, uruchamia w tej chwili naszą wyobraźnię stylistyczną, że my z niektórych terminów elektronicznych, komputerowych zaczynamy korzystać, zaczynamy ich używać w języku ogólnym. Ja to pierwszy raz usłyszałem parę lat temu, kiedy straszna tragedia wydarzyła się w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej, zginęło ponad 20 górników. Kiedy wiadomo było, że już żaden z nich nie będzie uratowany, ratownicy wyjechali na powierzchnię i jednego z nich, taki wieku być mojego syna, 30-paru latek, dziennikarz pyta, co pan teraz czuje, co pan teraz będzie robił? Gdzie temu ratownikowi były żarty w głowie, prawda? I on mu na to odpowiada. To było to moje, a moja pierwsza fascynacja, tym sensie, co się dzieje. No, panie redaktorze, ja się muszę teraz zresetować, tak? Jak mi to ktoś się domyśla i podpowiada. No właśnie, proszę zobaczyć. Stricte komputerowy termin elektroniczny, przywrócić program komputerowy, stał się w tej chwili wariantem, jeszcze jednym leksykalnym, wyrazowym wariantem takich określeń jak odnowić się, zregenerować, odpocząć, zrelaksować się. Powiedzą Państwo, młody chłopak, młody mężczyzna tak powiedział. Ja parę tygodni później usłyszałem z ust dużo ode mnie starszego pana, 80-latka, bardzo zmartwionego ciężką chorobą swojej żony, bo rozległy wyrek, mówi mi, ale wiesz, mam nadzieję, że ona jeszcze wróci do życia. Chodzi tylko o to, żeby jej się mózg teraz zresetował. A rok temu o tej porze, w pewnym kościele dolnośląskim, na uroczystości, nie trudno się domyślić, pierwszokomunijnej, usłyszałem z ust proboszcza, niewiele ode mnie młodszego, pana na pewno po 60. Co dzieciaczki kochane? Serduszka wasze zresetowane, gotowe do przyjęcia Pana Jezusa. Przywołałem ten przykład nie przez złośliwość, czy jakąś zadekretowaną antyklerykalność, tylko po to, żeby Państwu pokazać, że nawet do instytucji tak ekstremizjonalnie konserwatywnej, jaką jest Kościół, te nowe zjawiska językowo-stylistyczne docierają, prawda? Ten reset jest dziś wręcz terminem politycznym. Tomasz Mickiewicz powiedział, co my tu mówimy o resecie w naszej polityce wobec Stanów Zjednoczonych, skoro oni już nam dawno powiedzieli dilemat, prawda? Proszę bardzo, drugi termin komputerowy, prawda? Dzisiaj każdy manu wie, co to sobie można narobić, kiedy człowiek opatrznie naciśnie klawisz napisem, prawda? Mówię literowo TLS. A bliści mi mówią, że w zgodzie z oryginałem angielski należałoby mówić delete, ale dopowiadają, że środowiska informatyczne w Polsce upowszechniły wymowę delete. W zasadzie należałoby mówić delete. Kazik Staszewski, oczywiście piosenkarz kojarzony ze światem muzyki, jest też utalentowanym człowiekiem pióra. Jedna z moich magistrantek kończy rozprawę językowi Kazika Staszewskiego poświęconą. Staszewski napisał kiedyś tak. Przyczepiła mi się ta myśl i za nic nie chciała zdelejtować. Oczywiście, że to był jawny żart językowy, ale żart, którego autor doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że to przez wszystkich właściwie zrozumiał. No bo powtórzę, dzisiaj szkraf 5-letni wie, co to jest gilit, prawda? Co to jest gilit? I proszę zobaczyć, jak niepomiernie wzrosła frekwencja czasownika kasowa. Przecież tak nie było. Jako stary kibic piłkarski mogę powiedzieć, że zawodnicy na boisku się faulowali, brutalnie zakrywali, ostro. W
Dzisiaj moi sprawozdawcy skasował to, skasował to. Taka czy inna firma nie wymyśli sloganu reklamowego, jesteśmy najlepsi ze wszystkich. Będzie kasujemy inne firmy. Bo kasujemy bez przerwy. Jeszcze 4 godziny na to, że chciałoby się powiedzieć. Jednocześnie, Państwa, jak się te pomysły stylistyczne szybciutko dezaktualizują, bo tam jest tempo przemian rzeczywistości elektronicznej. Słyszałem z ust jej rektora słowa skierowane do nowoczesnych studentów. Życzę Państwu, żeby Państwo nie byli jak dyskietki, żeby się Państwo tutaj nauczyli myśleć. Ja sobie tylko będę dziękuję rektorze, no miał przykład do emerytury. Nie, nie będę miał przykładu do emerytury. Jeszcze anegdotycznie mogłem to dzisiaj Państwu opowiedzieć, ale gdybym to powiedział 10 pokoleniu moich wnuków, to oni by... A o czym Pan mówi? Co to jest dyskietka, prawda? Ta dyskietka, która nam, starszym, jeszcze 10, jeszcze 20 lat temu zdawała się to jakiś diabelski, nieludzki wynalazek. Jak można w kwadraciku 10 na 10 włożyć w niego 30-tomową encyklopedię, prawda? To się wszystko pomieści. Dyskietka odeszła w przeszłość. Dziś jest już zupełnie co innego, takiej wielkości. Istotą w encyklopedii, czymś tak. Jak go zwał, tak go zwał, pendrive, nie pendrive. Państwo młodzi 100 razy więcej, lepiej odeszli. Jak się to nazywa i jak się to obsługuje. Tak to wszystko wygląda. Proszę Państwa, mogę teraz powiedzieć również, nawiązując do początku naszego dzisiejszego spotkania, że w tymże Wrocławiu, jak i na całym Dolnym Śląsku, ja tu słyszę takie pytania do siebie kierowane. Proszę Pana, czy to prawda, że my tu mówimy najlepszą polszczyzną? Określenie najlepszości w języku nie jest łatwe, nie jest proste. Ale rzeczywiście, jeśli przyjąć za kryterium najlepszości, no przyleganie czyjegoś języka do norm tak zwanego języka literackiego, czyli tego, który obowiązuje w szkole, w urzędzie, w kościele, w prasie, radiu, telewizji, no to rzeczywiście dlatego, że tu od razu był tygiel etniczno-językowy, rzeczywiście wykształciła się ponadregionalna odmiana języka, w zasadzie tożsama z językiem standardowym, ogólnym czy literackim, jak tylko tradycyjnie zje. Natomiast na Śląsku Górnym gwarę się usłyszy i taką czy inną naleciałość gwarową w języku nawet inteligenta Górnoślązaka. Tak jak się usłyszy jakąś tam charakterystyczność regionalną, czy w Wielkopolsce, czy na Mazowszu, czy na Pomorzu, prawda? Tego tutaj nie ma. Ja tylko dodaję później nawiasowo, tak, można przyjąć, można tu mówić o swoistej najlepszości, ale za to wy nie znacie gwary żadnej, młodzi ludzie tu urodzeni. A co to jest za, co to jest za nomen omen miód na serce, kiedy człowiek może sobie do gwary wrócić, o wiem tylko ja. I tacy ludzie jak ja, którzy mogą się z języka literackiego tylko przełączyć na kod gwarowy, a z gwarowego na kod literacki. Bo w domu nauczycielskim tego nie robiłem, ale po wyjściu z domu, do matury, na podwórku, na boisku, gwara panowała, prawda? I ja dzisiaj we Wrocławiu, kiedy zwłaszcza jest mi bardzo dobrze i lekko na duszy, to ja w odpowiednich proporcjach, żeby nie przesadzać, prawda? Do gwary sobie wracam i takiej czy innej formy gwarowej użyję. Więc proszę Państwa, można by powiedzieć, że tutaj na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu trudno mówić o jakichś charakterystycznościach, tych charakterystycznych odstępstwach od normy języka ogólnego. Występują te zjawiska tutaj w takiej statystycznej przeciętności. I one występują dzisiaj w całej Polsce i możemy sobie o tych zjawiskach teraz porozmawiać. Norma gramatyczna nam się w Polsce bardzo, ale to bardzo zintegrowała. Tu nie wymyślając jakieś sztuczne komplementy, tylko obiektywnie stwierdzam, że jeszcze nigdy w dziejach polszczyzny nie byliśmy tak zintegrowani, jak jesteśmy teraz, prawda?
Natomiast można by sporo tutaj powiedzieć o normie stylistycznej, że ona jednak jest troszkę rozpiana. A jeśli idzie o zjawiska gramatyczne, no to też można to zamknąć, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Więc w tej konwencji o paru zjawiskach chciałbym z Państwem poznać. Gdyby Państwo zapytali, które uchybienie gramatyczne ostatnich lat szczególnie mnie irytuje, to bez zmrużenia oka, bez sekundy zastanowienia powiedziałbym, zdawało mi się 39 lat temu, kiedy mój syn był bardzo malutki, że tylko dzieci tym uchybieniem grzeszą. Dzisiaj grzeszą tym uchybieniem kolonowane głowy polskiej kultury, literatury, polityki. Jest to umieszczanie krótkiego zaimka mi na początku zdania. Mi się to należy. Mi Jurek powiedział, że się żeni. Mi zabrakło wyobraźni. Mi proszę to dać z wyciągniętą ręką. Proszę Państwa, to było uchybienie, powiadam, maluchów 3-4-letnich. Wyprostowanie pod tym względem syna nie wymagało ode mnie jakichkolwiek dodatkowych, specjalnych środków zewnętrznych. Sreczku, na początku mnie. I koniec. Pojął chłopak i nie ma z tym problemu do nic. Natomiast ja w tej chwili, proszę Państwa, czytam wywiad w takim czy innym poważnym tygodniku społeczno-kulturalnym ze znanym pisarzem, ze znaną pisarką. Ten wywiad był autoryzowany, ktoś go czytał, i dziennikarz, i ten pisarz. I tam jest 10 razy, mi się to należy, mi Jurek powiedział, mi zabrakło wyobraźni. Mi proszę to przyznać, mi proszę to dać. Czyśmy wypełnieni jako społeczeństwo? Państwo, ja tu nie chcę mnożyć czy wprowadzać terminów lingwistycznych, po co obciążać Państwa głowy. No ale to tak zwane, no ale te nici cię Bogu, to są tak zwane enklity. Zapamiętają Państwo to dobrze, nie zapamiętają Państwo jeszcze lepiej. Szybciutko o co chodzi. No są takie wyrazy, takie cząstki wyrazowe, takie wyraziki w języku, każdy na świecie, które same dla siebie zyskać akcentu nie mogą. Które tworzą tylko jeden zestrój akcentuacyjny z razem poprzedzającym. Broń Boże, nie mogą wpłynąć na miejsce akcentu w tym razie poprzedzającym. No przecież nie powiesz kocham cię. Widzę cię, podaj mu, tylko mówisz widzę. Tak gdyby cię nie było. I tylko podajesz, widzę cię, lubię cię, kocham cię, podaj mu, uwierz mi, należy mi się. Po czasowniku, jeden zespół akcentuacyjny. Natomiast Państwa, prawo energii psychicznej też we wszystkich językach świata jest takie, że pierwszy wyraz w zdaniu jest zawsze pod akcentem. No więc, jeśli mi ci cię go mu, to tak zwane akcenty, które mogą być tylko po innym wyrazie, to zapytam tak, jak pytał Stefan Kisielewski, czyli dzisiaj. Pytam z pijanym hałasem, czy może być mi na początku zdania? No nie może być. Miliony Polaków w tej chwili tego nie słyszą. I mówią? I piszą, mi się to należy, mi się zdaje, mi Zbyszek powiedział, mi to dajcie, mi zabrakło wyobraźni. Proszę Państwa, na początku zdania tylko mnie się to należy, mnie Jurek powiedział, mnie, nie, proszę to dać. A co innego, proszę o przyznanie mi uroku od 1.31. Zapowiedział, należy mi się, prawda? Państwa, pewna dziennikarka ze Szczecina przed paroma laty prowadziła ze mną bardzo inteligentnie wywiad, że troszkę już tym wywiadami jestem znużony, bo jakież mogą być pytania, one się właściwie w kółko powtarzają. No, po raz który można w życiu, jak to się stało, że pan został językoznawcą. No to jest trochę nudne. Łapić na tym, że właśnie tak odpowiadam,
i nie myślę nawet o tym, bo to już jest jakby nagrane. No i trwa tam, a ona miała takie pytania nietuzinkowe, nie stereotypowe. I wreszcie mówi, no to panie profesorze, ostatnie pytanie, słucham. Co trzeba robić, żeby być modnym w języku? Aż podskoczyłem na krześle, mówię, proszę pani, jeśli chce być pani atrakcyjna i dobra stylistycznie w języku, to musi być pani zawsze przeciw modzie, bo nie ma gorszego stylistycznego zjawiska na modę w języku. Co innego szerokość krawata albo krawatu, można i tak, i tak. Co innego krój sukienki, który w 2011 taki był modny, a w 2013 taki jest modny. Ale w języku trzeba być zawsze przeciw modzie. Bo tak zwane wyrazy modne, nie ma wyrazów niepotrzebnych, ale wyrazy modne zabijają w języku to, co jest jego najcudowniejszą cudownością, a mianowicie tak zwaną wariantywność, czyli możliwość zmiennego, przemiennego posługiwania się formami wyrazowymi. Uczepiwszy się takiego modnego wyrazu, tę cudowną wariantywność mordujemy, mówię to sam. I stajemy się nieznośni. A słuchający nas ludzie, zamiast skupić się na treści wypowiedzi, w myśli liczą 11, 12, 13, 27 i tak dalej. I proszę państwa, do takich modnych wyrazów mamy co dnia. Też słów nam przybyło po 89 roku. Proszę państwa, choćby ten wykład trwał nie 45 minut, ale 450 minut. I tak by się państwo nie doczekali na jakiekolwiek marne słowo skierowane przeze mnie do takich form jak komputer, joystick, laptop czy skaner. Słowa potrzebne, obsługujące nam nową rzeczywistość, zaadaptowane do polszczyzny, pod względem pisownianym większość też, odmieniane przez przypadki po polsku, tak, joystick już przez te rzeczy można napisać, nie robiące żadnej krzywdy polszczyźnie, systemowi języka polskiego. Natomiast, proszę państwa, ja jako odbiorca, jak mi się rozmawia z człowiekiem, które na każde moje pytanie, na każde moje stwierdzenie, to Mickiewicz się urodził w 1798 roku, to spotkamy się jutro o 4:00. Jurek się porał na żeni. Basia, zdaje się, jutro wyjeżdża do Londynu. Na każde takie moje pytanie, na każdą taką moją uwagę, wypowiedź, ten ktoś ze mną rozmawiający reaguje słowem. Dokładnie. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Jedna z młodych dziennikarek powiedziała mi kiedyś z kobiecą rozbrajającą otwartością, szczerością. Dziwa, co się ze mną dzieje, to jest silniejsze ode mnie. Bywa tak, że czasem słowa są od nas silniejsze. I proszę państwa, teraz się państwo zdziwią, jeśli powiem. Raz jeszcze powtarzają. Nie doczekają się państwo ode mnie ani słowa potępienia. Komputera, joysticka, maila, skanera. Natomiast to dokładny, to jest wredny anglicyzm. Wredny. Dlatego, że on na powierzchni robi wrażenie, co to robi dokładnie. Polski przysłóweczek, prawda? Przymiotnik dokładny, przysłówek od niego ułożony dokładnie. Aha, na powierzchni polski przysłówek. W języku angielskim można przytaknąć za pomocą krótkiego jest, ale można też przytaknąć za pomocą formy exactly. Exactly w dosłownym tłumaczeniu na polski to dokładnie. Da liegt der Hund begraben, powiem po polsku. Czyli tu jest, tu leży pies pogrzebany. To jest przyczyna kariery owego dokładnie, dokładnie, dokładnie. Zjawisko uniwersalne, bo Włosi mają w tych momentach esatto, esatto, esatto. Bo exactly tłumaczone na włoski to esatto, esatto, esatto. Proszę państwa, kiedy jakieś 5 lat temu zaproszony do innej jeszcze dyskusji panelowej, a właśnie na temat Śląska, Pauli Leopoldini, usłyszałem z ust pewnej
30-paroletniej młodej dziennikarki. Co ja takiego usłyszałem? Że tak co trzy zdania, zwłaszcza jeśli był to taki zamknięty akapit myślowy, jeśli mogę tak powiedzieć, że ten każdy akapit myślowy ona kończy tak, tak. Proszę Państwa, no ja i dni, tygodnie, jak się widzę, no znów chciałoby się powiedzieć, to jest, zdaje się, dla wielu przepustka do wyższego stylu, prawda? Jeśli ona takiej czy innej wypowiedzi nie skończy, tym No parę miesięcy temu przewodniczyłem na Politechnice Wrocławskiej tak zwanej debacie oksfordzkiej, młodzi ludzie, studenci, uczniowie, mieli pewien problem. No i teraz były racje na tak, racje na nie, jurorzy to oceniali, ja to prowadziłem. Zdecydowanie najmądrzejszy chłopak z tej drużyny szkolnej, właściwie on tam zdominował wszystkim, tylko on miał coś do powiedzenia. Ale jakbym za 17 razem zakończył taką czy inną, powiadam taką całostkę myślową tym nieznośnym, tak, siedziałem od niego tak jak Państwo tu obok mnie, to szepnąłem takim scenicznym szeptem, tak, tak jest. Tak, no bo jeśli on tak, no ja na to tak. Państwa, przyganiał kocioł żartowi. Państwo myślą, że jak nie ma chory za ten popielniczki bazonu, czy czegoś tam świecić i trzasnąć telewizor w siebie. Jakby sobie to prawda. Każdy z nas to coś takiego pewnie ma. Ale zwłaszcza ludzie publicznie przemawiający. Do większego audytorium. No powinni się jakoś, przepraszam za ten wyborny przewodniczący, więc mówię to do siebie. W tej chwili czymś takim potwornie nieznośnym jest to tak. To przeminie. Ja już dość długo żyję i ja już mód na takie czy inne formy przeżyłem sporo w swoim życiu. Kiedy byłem takim kilkunastoletnim chłopcem, to było w jakiś sposób jak najbardziej. Tak właściwie się odpowiadało, tak się przytakiwało. Jakoś to minęło w tej chwili. Nie mija od wielu lat moda na jakby. Proszę Państwa, ty widzicie to tak jakby chory. Przecież to chyba jest w określonym znaczeniu. Jakbyś się nie wyspał. Jakbyś miał i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, myśmy już w tej chwili doczekali takiej sytuacji. Mam jednego kolegę, jestem w nim w takim stopniu współpalenia, że powiedziałem, Józef, uważaj, bo niedługo będziesz mówił 2 razy 2 jest jak te 4. Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu usłyszałem w relacji z pewnego meczu piłkarskiego sędzia, jakby usunął go z boiska. Usunął go, pokazał mu czerwoną kartkę. Ale jak jest taki, proszę Państwa, wczoraj jakaś migawka, jedna z alej warszawskich, ugłosiła imię Ireny Zenderowej, tak, Zenderowej. Proszę Państwa, taka dziewczyneczka z gimnazjum, 12 lat, tak. No my dzisiaj tu jesteśmy jakby dla uczenia. I ona też, jakby. Co to za jakieś takie ubezpieczanie się, no. A skoro padła tutaj ta dziewczyneczka, i tak mi się ciepło powiedziało, nawet nie dziewczynka, tylko dziewczyneczka. Teraz piękne panie mi to wybaczą, bo na tym uchybieniu jeszcze nie przychwyciłem ani jednego chłopa. To jest przywara wasza. Też jak mi ktoś pierwszy raz zwrócił na to uwagę, to sobie pomyślałem, co on odpowiadał, co jest. Ale zacząłem się wsłuchiwać wypowiedzi swoich studentów. I w ogóle wsłuchiwać się wypowiedzi pole. No powiedziałbym, zwłaszcza młodych. I oto, proszę Państwa, ta stara polska cecha fonetyczna, jaką było przejście od pół miękkich współgłosek, obecnych do dziś w takich wyrazach jak sinus czy cosinus. I do dziś w języku rosyjskim siła, zima czy wieruszka. Ale o to chodzi, że w języku polskim te półmiękkie si, zi, ti, di przekształciły się w si, zi, ci, dzi. W języku
zwłaszcza młodych dziewczyn, przekształcane są na powrót w pół miękkie, z pół włoski. Co u ciebie słychać? Co ty to robisz? Ja tu mieszkam na jednostki. Na jednostki mieszkam. Chwała na wysokości, chwała na wysokości. Bo ja wiem, jak kulek takim 14-letnim dziewczynem kierował. Chwała na wysokości, chwała na wysokości. Opolski poeta Jan Goczoł w jednym ze swoich wierszy nazwał to umizgliwym seplemieniem. Bo w tym trochę damskiej dziewczęcej kokieterii też jest. To by coś powiedział, wiesz, to się i artykulacyjnie zgadza. Jeśli masz taki uśmiech, taki dziewczęcy, taki kokieteryjny, to to będzie nie siła zima, tylko właśnie siła zima. Może coś jest na rzeczy. Zjawisko bardzo, ale to bardzo zauważalne i bardzo dojmujące. Proszę Państwa, a ja powoli muszę kończyć, ale jeszcze to dwóch zjawiskach dla mnie poznać. Opatrzne przekonanie o lepszości jednego wariantu nad drugim. Tymczasem użycie tych wariantów jest ściśle określone. Widzę to zwłaszcza w sloganach reklamowych, w takich zaproszeniach do takiej czy innej firmy. Oferujemy panu pełen asortyment. Oferujemy panu pełen komfort. Bez znużenia oka tak mówią i bez znużenia oka tak piszą. Tymczasem, proszę Państwa, zasadnicza różnica dramatyczna między pełnym i pełen. Forma pełen nie może wystąpić jako samodzielne określenie rzeczownika, zwane, pamiętam jeszcze w szkole, przydawką. Nie może. Tylko można powiedzieć, że ten dzbanek jest pełen grzybów, a ten kosz jest pełen jagód czy pełen malin. Tak będzie dobrze. Pełen malin, pełen jagód, pełen grzybów, pełen maślaku. Ale jeśli ty komuś oferujesz komfort, asortyment i chcesz powiedzieć, że on jest taki super hiper, to tylko masz prawo powiedzieć i napisać, oferuję ci pełny komfort, pełny asortyment. I możesz powiedzieć, pełen kosz stał na stole, pełen dzbanek stał na podłodze, źle. Tylko pełny kosz może stać na stole. Pełny dzbanek może stać na podłodze. A mogę powiedzieć, że ten kosz stojący na podłodze był czy jest pełen malin, pełen grzybu. Tak będzie dobrze, prawda? Niektórzy myślą, że ważki to jest lepszy wariant przymiotnika ważny. Też jest to, proszę Państwa, opatrzne mniemanie. Ważki jest słowem książkowym. To tak jakbym zamiast prostego bo mówił ciągle jako że, a Państwo tych myślach liczyli. 15, 16, 28. Pamiętajmy, że spójnik iż, on właściwie w tekstach mówionych powinien być zupełnie nieobecny. Że to w piśmie, jeśli mamy taką rozbudowaną konstrukcję składniową, żeby trzeba było trzy razy napisać, że, to warto napisać, że, iż, że i będzie owa wariantywność. Znam takich mówców, znaczy zawsze mówicie, że o jest jak wygląda, na ludzi to prawie się tam nic co najmniej. Otóż proszę Państwa, znam takich mówców. Widzę to na konkursach kasomówczych prawników młodych. Że jak już ma mikrofon, to już nie zhańbi się prostym, niezauważalnym spójnikiem, że. I to czasem na piśmie otrzymujemy jurory, te tak zwane kasusy prawne, czyli opis jakiegoś zdarzenia, morderstwa, klawiery, czy przestępstwa gospodarczego. I w tych kasusach nie ma ani razu spójnika, że. Tylko jest iż, iż.
dziś to jest telewizor, że nazwał tytuł jest sykiem węża. Ten też przesadza. Nie, to jest rzeczywiście taki syk węża. Manierycznie bardzo studni. Niepotrzebnie degradujący, zwyczajny. Prosty, ale nie prostacki. Spójny grzech. Proszę Państwa, ja ani razu tylko tak zagrałem za pięcie guzika. Nie zapiłem tego guzika, ale już mówię minut 20, już jakieś prawie 50, tak to chyba 3 minuty za długo. Bardzo serdecznie dziękuję, że Państwo zechcieli mnie tu zaprosić, że Państwo zechcieli mnie wysłuchać. Życzę pięknych, radosnych dni we Wrocławiu, że Państwa, że Państwo wjechali z tego miasta zadowoleni. Nie powiem ubogaceni, bo to jest też kultura sportowa, ta niby poprawna, ale drażniąca. Niech nas Duch Święty ubogaca swoimi darami. Ale już po witraże to niech się kościoły wzbogacają, bo to ubogacenie pierwsze wygląda na niebezpieczeństwo. Tak się na koniec powiedziałem. Dziękuję bardzo serdecznie.